Kochani, przywitam się za chwilę w drugiej scenie tego filmu. Yy, musicie obejrzeć. Yy, założenie było inne, żeby to było zmontowane za kilka miesięcy, ale moja kobita mnie przekonała. W sumie może ma jej rację, bo jednak... Jak zwykle mam rację. Przecież to logiczne. Dobrze, że jeszcze twoi grupowicze yy, mi, yy, że tak powiem, przyklasnęli i przyznali rację. A kto Ci tam przyklasnąć? Musisz, musisz yy, niestety... Uderzyć się w piersi, przyznać, że znowu ja miałam rację. Ten raz niech ci będzie. No tak, Faktycznie tak. macie okazję jeszcze, bo teraz jest ten sezon zbioru śliwek, żeby zrobić śliwowicę taką prawdziwą, jak ja zacząłem robić. Dzisiaj mamy co? Środa. Eee, środa, czyli to jest. Yy, środa, dzień no właśnie, czyli 11, tak? 9. w poniedziałek, od poniedziałku, czyli te dalsze sceny były nagrywane w poniedziałek, czyli przed wczorem. I to sobie stoi, jak długo będzie stało, nie wiem. Zapraszam was do oglądania dalszej części filmu, który będzie Siemanko. A ja idę do piwnicy pokazać wam jak to wygląda po półtora dniowym leżakowaniu, staniu, kucaniu. Boże. Dobra, do piwnicy. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, ja zacznę od początku. Jak to się stało, że że się stanie? Ta śliwowica, bo to będzie śliwowica, tak jak widzicie pełno śliwek przede mną, jest to węgierska, polska. Ale do tego za chwilę. Najpierw tak w naszej grupie jest Fredek Tobiasz. Taki manik, wszyscy go znacie. On właśnie tymi osypkami to niektórych zadowala. Korbaczami. No i on jest takim typowym góralem. Czyli nawet jak się z nim rozmawia, to tak dosłownie strasznie zatrąca po góralsku. No i rozmawialiśmy wielokrotnie. Nawinął się temat śliwowicy. Co i jak, kto robił, jak tam u niego. Dawno temu robili ci prawdziwi górale. W ukryciu, oczywiście. No i bardzo mnie to zaciekawiło. I postanowiłem taką śliwowicę właśnie zrobić. Oczywiście potrzebne są nam super śliwki, czyli polska-węgierka. Na etapie takim jak teraz. Czyli już tak lekko pomarszczone. Tu jest taki nalot. To są tak zwane chyba drożdże. Na tak troszkę takie, że. Przyspieszy nam to fermentację, bo my nic do tego nie będziemy dawać, cukru, drożdży, po prostu nic. Śliwki wypestkowane, tak jak teraz to widzicie pestkuje, wędrują do beczki i będą sobie tak czekały nawet kilka miesięcy, żeby nam puściły piękny sok, pięknie nam przefermentowały, oddały alkohol. Później ten alkohol oczywiście będzie gotowany i będzie wspaniała śliwowica, ale kiedy to będzie to nie wiem. Oczywiście beka 80 litrów z workiem przeznaczonym do kiszonek i do takich rzeczy właśnie jak ja robię, czyli nazwę to zacier może co? Tak. Kochani, więc tak to wygląda. 50 kg śliwek, które mam od Artura Czirl Gorczyckiego. Artur Gorczycki jest to kolega, który mieszka tu niedaleko i... Bardzo wiele osób polecało mi, widzicie tak blisko. Ja nawet nie wiedziałem, że takie super śliweczki są niedaleko nas. Wiele osób mi polecało właśnie Artura i jego śliwki. Artur swoje śliwki ma inaczej może jak to nazwać daje do sklepu, sprzedaje do sklepu, tu wszystkich lokalnych, więc jakby były niedobre, to by, to by nie brali. No Jest i. Ja tak nie jest. Mikrofonu, to mnie nie słychać. Ciebie nie słychać. Jest rolnikiem i takie właśnie 50 kg pięknych śliweczek mam od Artura Gorczyckiego. O też jest naszym grupowiczem. Jak zadzwoniłem do niego, to o! Czyli się okazało, że ogląda moje filmy. Także Artur, dziękujemy Ci bardzo za śliwki w celach naukowych, jak Ty to powiedziałeś, a my działamy, peskujemy. I oczywiście ta beka powędruje do piwnicy w ciemne, ciepłe Ale miejsce. Ale jak to my? już powiedziałeś, że to twój kanał, to ty pestkujesz. Nie bo możesz mi? No nie, to twój kanał. 50 kilogramów to mi zajdzie 3 dni. Hmm? No tak, dobra, no długie, dobra, piła, Pił też będę sam. <laughs> Pięć godzin. 5 godzin. Ledwie żyję. Pójdziesz jak mi ręce zafarbowałem. Mój biedos. No co człowiek nie zrobi, żeby się napić, nie? Ostatnia. Myślałam, że czego nie zrobi dla swoich widzów? Ostatnia. Tak dla widzów. Patrz, miska, miska, pestek. Boże. I teraz tak. W niektórych wersjach było tak, że robili, tak jak jest takie, taka nasadka do mieszania do wiertarki do betonu. To też robili takie rozbełtanie. Ja nie będę robił z tym nic, tak jak powiedział Fredek Tobiasz, czyli Fredek. Na to przyjdzie tylko ten dekel od tej beczki. Nie będę tego na szczelnie zamykał. I odstawiam w ciepłe miejsce, tak jak mówiłem, koło pieca do piwnicy. Oczywiście co jakiś czas trzeba to przemieszać. Takie też informacje, wskazówki dostałem. Ile to potrwa, nie wiem. A mam tak ręce rozmoczone. Patrz, palce mam takie pomarszone, bo też u ciebie jeździłem, też takie miałem wtedy. Pa. <gry> I już piwnicy. Otworzę beczkę, pokażę. Nie będę wam pokazywał piwnicy w koło, bo nie ma się czym chwalić. Niestety. Niestety, niestety. Pójdźcie. Drugi dzień, trzeci dzień w sumie. I to tak wygląda, czyli. O, zaczęło się robić nieco gazowane, czyli czuć takim, takim kwasem, który zacznie fermentować i robić y, się sok, z którego powstanie ten taki, takie winko, a z tego winka będziemy gotować najprawdziwszą śliwowicę. Istotna rzecz jest właśnie taka, żeby to była węgierka polska, tak jak robili górale. O, zaraz się piec załączy, chociaż wy pewnie słyszeć go nie będziecie, dlatego że mikrofon nie wyłapuje rzeczy pobocznych. Wszystko zrobiłem tak jak wam pokazałem u góry. Więc kochani, jeśli macie okazję, macie chęci, żeby zrobić sobie śliwowicę, oczywiście jest to długotrwały proces, bo jednak żeby to przefermentowało to naprawdę jest bardzo, bardzo długo. Więc jeśli ten film, patrzcie, tu już takie nawet widać. Widzicie jak to paruje? A ja postawiłem to w piwnicy przy ciepły, w ciepłym miejscu, przy od spalin, od pieca, bo to jest yy, najcieplejsze miejsce, i będzie to nam tutaj pięknie dojrzewało. Cały ten osad na tych śliwkach, te takie rzeczy, to takie, o tu, to jest tak jak na winogronach. Podobno, jak się nie da drożdży, to to. Zastępuje, ale zapach o sokra, taki, 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 taki dziwny. <laughs> Więc tak to wygląda. Kochani, pośliwki, jeśli ktoś chce sobie zrobić, ja robię podłóg wskazówek Fertka. Śliwki mam od Artura. Polecam jak najbardziej śliwowice. Mam nadzieję, że wyjdzie dużo, czy nie dużo, tego nie wiem. Dopiero się to okaże. A kiedy się ukaże, to będzie druga część tego filmu. Zostałem zmuszony do pierwszej, żeby to zrobić, żeby to Wam pokazać. Może to i dobrze. Zamykam i czekam, a Wam polecam. A przy okazji, zupełnie przy okazji, kochani, jeśli film się podobał ta pierwsza część tego filmu, to łapa w górę. Komentarz, bardzo mile widziane. Subskrypcja, dzwoneczek tego y, kanału, oczywiście na początku filmu, najlepiej. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Kochani, ja zamykam tak jak było. Szczelnie nie jest, tylko jest to po prostu nałożone. Tutaj ten pierścień też jest tylko nałożony. No i zapraszam na część drugą, która będzie nie wiem kiedy. Pozdrawiam, cześć.